100 niemieckich lat. Armia Stanów Zjednoczonych opuszcza Berlin Zachodni. Po prawie pół wieku, późnym latem 1994 roku, kończy się stacjonowanie Amerykanów w Berlinie. Przybyli tu po II wojnie światowej jako okupanci. Teraz pora im wracać do domu. Kilka dni wcześniej armia radziecka pożegnała Berlin Wschodni. Przez prawie 50 lat Sowieci i Amerykanie wywierali wpływ na codzienne życie i atmosferę w Niemczech wschodnich i zachodnich. Wielcy bracia, Niemcy i supermocarstwo. W roku 1945 świętowano zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami. Upadł Berlin, twierdza faszyzmu i hitlerowskiego imperializmu, głosił radziecki komentarz. Armia Czerwona zwyciężyła, a teraz nastał czas rozliczeń. Allied officers inside the shattered city of Berlin. Metropolis of a Nazi empire that once held sway over almost all of Europe. Podobnie o zwycięstwie aliantów i klęsce hitlerowskiej Rzeszy informowali Amerykanie. Według nich z Berlina zniszczonej hitlerowskiej twierdzy zostały tylko ruiny. W roku 1945 zwycięskie mocarstwa były przekonane, że Niemców należy traktować bez sentymentów. Niemcy byli pokonanymi wrogami i mieli stosować się do poleceń zwycięzców. Los Niemców zależał teraz od Wielkiej Brytanii i Francji, ale przede wszystkim od wielkich mocarstw Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Demilitaryzacja, denazyfikacja i demokratyzacja. W tych trzech punktach okupanci osiągnęli porozumienie. Lecz jak to się miało odbywać? Już pod koniec wojny Sowieci i Amerykanie mieli na ten temat całkiem odmienne wyobrażenia. Początkowo Niemców mało to obchodziło. Latem 1945 roku interesowała ich nie tyle polityka czy demokracja, ile to, jak przeżyć. Skupiali się na tym, by jakoś przetrwać, bo brakowało wtedy wszystkiego. Opieki medycznej, mieszkań, a przede wszystkim żywności. Zwycięskie mocarstwa nie były w stanie zlikwidować nędzy. Mogły nią jedynie administrować. One same, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, popadły wskutek wojny w niedostatek. A w końcu to właśnie Niemcy byli za tę biedę odpowiedzialni. Tylko Amerykanom nie brakowało niczego. Dla nas, dziennikarzy z akredytacją amerykańskiej armii, dostępne było wszystko. Jedzenie, mydło, papierosy, whisky, a po części nawet ubrania. Ale tylko w amerykańskich sklepach wojskowych lub tak zwanych sklepach PX. Przy pomocy tych upragnionych towarów nawiązywano pierwsze kontakty z Niemcami. Amerykańska kronika filmowa pokazywała rozkwit nielegalnego handlu między przyjaciółmi i wrogami. Zastępczą walutą były według niej dla Niemców amerykańskie papierosy po 100 marek za sztangę. Handel kwitł pomimo wysokich cen. A tak, można się było poznać. Problemy w porozumiewaniu się można rozwiązać, a dzieciom łatwo przypaść do serca dzięki cukierkom. Zmiany w polityce amerykańskiej symbolizowały jednak przede wszystkim paczki z pomocą. Od 1946 roku wysyłano je również do Niemiec, by dopomóc w biedzie, ale tak, żeby pozyskać Niemców dla siebie, a przeciwko Sowietom. Społeczeństwo amerykańskie ufundowało dla Niemców prawie 10 milionów paczek. Te dary miłości, jak tu je nazywano, spełniały swoje zadanie. Były tam puszki, masło orzechowe, jajka w proszku, mleko w proszku, a nawet prawdziwa kawa.
Ta ziarnista kawa to było coś niesamowitego. Po wypiciu suszyliśmy fusy i parzyliśmy na nowo. To była kawa wielokrotnego użytku. To była kapitalna sprawa, te paczki. Na wschodzie o przyszłości decydował Związek Radziecki. Przy pomocy niemieckich komunistów, którzy wrócili z emigracji w Związku Radzieckim, okupanci wprowadzali zmiany w swojej strefie. W roku 1946 wprowadzili reformę rolną, przekształcili firmy w państwowe zakłady i zjednoczyli partie KPD i SPD w SED. W latach 1945-46 chcieliśmy stworzyć w naszej strefie demokratyczne państwo niemieckie w szerokim znaczeniu, włącznie z elementami demokracji burżuazyjnej. Ale później, podkreślam, później, trochę się to zmieniło. Wzorem miał być socjalistyczny Związek Radziecki. A więc Związek Radziecki raz po raz udowadniał czynem, że jest prawdziwym przyjacielem narodu niemieckiego. Przyjacielem, który gwarantuje sobie i nam trwały pokój. W przyszłości chciałabym studiować, a do tego potrzebny jest pokój. I z tego powodu darzę radzieckich przyjaciół głęboką przyjaźnią. Młodzież uczyła się języka rosyjskiego i przysięgała na wielkie socjalistyczne ideały. Inga Lore, córka robotnika rolnego Ericha Riemera, chce pracować w stacji hodowli nasion. Kiedyś będzie mogła czytać dzieła Miczurina i Liczenkowa w oryginale. W szkole średniej było już oczywiście inaczej. Wstąpiłem wtedy do Towarzystwa Przyjaźni Niemiecko-Radzieckiej. Tam uczyliśmy się wierszy o Stalinie, na przykład takiego znanego wiersza: na Kremlu wciąż się pali światło. Już go nie pamiętam, chyba nigdy nie nauczyłem się go na pamięć. Tam oczywiście wszystko było bardziej związane z ideologią. W radzieckiej strefie okupacyjnej obchodzono 30. rocznicę rewolucji październikowej. Przyłączano się do rewolucyjnych tradycji i uczono socjalistycznych rytuałów. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych przygotowywano odbudowę Europy Zachodniej w oparciu o twardą walutę i kapitalistyczne reguły. Kronika filmowa obiecywała pomoc w ramach planu Marshalla: żywność, maszyny i narzędzia. Również nowa zachodnio-niemiecka waluta pochodziła z Ameryki. Zachodnie marki stały się w zachodnich strefach okupacyjnych walutą o dużej sile nabywczej. Zarazem jednak podzieliły one kraj. Związek Radziecki nie chciał dopuścić do ich wprowadzenia w Berlinie Zachodnim i dlatego odciął drogi dojazdowe do miasta. Generał Lucius Clay, amerykański gubernator wojskowy w Niemczech, zadeklarował następującą reakcję Stanów Zjednoczonych. W żadnym wypadku, powiedział Clay dziennikarzowi, nie pozwolimy się wypędzić z Berlina. Zaopatrzenie miasta może być w sposób nieograniczony kontynuowane drogą powietrzną. I rzeczywiście, przez cały rok Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zaopatrywały miasto drogą powietrzną. Blokada i most powietrzny stały się pierwszym krokiem ku podziałowi Niemiec na dwa państwa oraz symbolem narastającej konfrontacji dwóch sprzymierzonych niegdyś supermocarstw. W oczach mieszkańców Berlina Zachodniego okupanci stali się pomocnymi obrońcami, którym można było zaufać. Stosunek ludności niemieckiej do nas przed blokadą i po niej bardzo się zmienił, szczególnie w Berlinie. Nasz wpływ polityczny na mieszkańców Berlina był po blokadzie bardzo nieznaczny, a blokada trwała rok. Rzecz jasna, byliśmy wściekli na Rosjan, że zafundowali nam tę blokadę. I pomału ludzie zaczęli lubić Amerykanów. Rosjanie chcieli nas zagłodzić, prawda? A Amerykanie nam faktycznie pomagali, więc byliśmy im za to bardzo wdzięczni. Berlińczycy byli po naszej stronie, bo utrzymywaliśmy ich przy życiu. Mogliśmy ich zostawić Rosjanom, ale dostrzegliśmy, że Niemcy są po naszej stronie. Są kwiaty, okolicznościowe kartki i obowiązkowy całus dla pilota. Poza tym, żołnierze amerykańscy spotykali się z młodymi Niemkami nad jeziorem Wannsee i w alianckich klubach. Tuż po wojnie takie pary nie były za nadto lubiane. Kurz nach dem Krieg sind diese Paare nicht immer sehr beliebt.
Byliśmy za oceanem. Mieliśmy forsy jak lodu i jeszcze więcej panienek. Tak mówili o nas Anglicy. Tak, im to niczego nie brakowało. Dostawali papierosy, dostawali czekoladę, a ja je musiałam kupować, bo nie przygruchałam sobie żadnego Amerykanina. Tak czy owak nazywano je amerykańskimi kochanicami i koniec. AFN World News in the Hour, compiled from the wires of AP and UPI. Amerykanie wprowadzali w Niemczech Zachodnich nie tylko demokrację, ale także swobodniejsze obyczaje i nową kulturę. Żołnierska rozgłośnia AFN nadawała swój program właściwie dla armii, ale szybko pozyskała sobie też niemieckich fanów. Przede wszystkim młodzież zachwycała się amerykańską muzyką, zakazaną w czasach hitleryzmu, a przez starszą generację często wciąż przyjmowaną z dezaprobatą jako muzyka czarnuchów. Tymczasem w NRD śpiewano pieśni o przyjaźni niemiecko-radzieckiej. Z braterskiego kraju importowano ciągniki i metody produkcji rolnej, a radzieccy murarze pomagali budować w Berlinie Wschodnim aleję Stalina. Przyjaźń ta była jednak propagandową fasadą, czego dowiodły wydarzenia z 17 czerwca 1953 roku, gdy robotnicy z Berlina Wschodniego zaprotestowali przeciwko podwyżce norm produkcyjnych. Armia Czerwona zdławiła powstanie i uratowała władzę SED. I znów zaczyna się gwałtowna wymiana strzałów. Ciężkie sowieckie czołgi posuwają się naprzód. Te czołgi w czerwcu 1953 roku, nasze czołgi na ulicach Berlina, to była hańba dla naszej polityki. NRD-owska kronika filmowa opiewała stłumienie powstania jako zwycięstwo przyjaźni. W tych dniach ludzie radzieccy i niemieccy zbliżyli się do siebie najbardziej. Prawdziwa, szczera przyjaźń sprawdza się przede wszystkim w chwilach zagrożenia. Przyjaźń niemiecko-radziecka i tym razem zdała egzamin celująco. Tak będzie również w przyszłości. Wskutek zimnej wojny oba supermocarstwa zadomowiły się w Niemczech na stałe. NATO i Układ Warszawski unikały konfrontacji wojskowej, ale stacjonujące w Niemczech oddziały miały zabezpieczać poszczególne strefy wpływów. W samym Berlinie stacjonowało w pewnych okresach nawet 12 tysięcy Amerykanów. Dla własnego, dobrego samopoczucia przywozili zza oceanu cząstki własnej ojczyzny. W latach 50. powstawały w RFN amerykańskie miasteczka garnizonowe, które Niemcy nazywali małymi Amerykami. I rzeczywiście, były to rezerwaty amerykańskiego stylu życia, w których mieszkańcy mogli się czuć jak u siebie w domu. Własne szkoły, własne kluby, restauracje, sklepy i boiska do uprawiania tradycyjnych sportów. Wraz z powstawaniem tych małych Ameryk zanikały kontakty z ludnością niemiecką. Żołnierz był szczęśliwy w tym własnym, małym świecie, w tej małej, swojskiej wspólnocie. Być może i Niemcy nie byli zbyt skłonni do kontaktów. Oczywiście nie mogę się wypowiadać w imieniu Niemców, tylko Amerykanów. W każdym razie tak było łatwiej i wygodniej żyć w swoim własnym, małym świecie. Tylko niektórzy uważali naukę niemieckiego za coś potrzebnego i wartego zachodu. Bitte fangen Sie an zu lesen. Cologne, Essen und Breslau sind an der Stadt in Deutschland. Ist das Schwarzwald eine Stadt? Nein, ist keine Stadt, sondern ein Gebirge. Die Westdeutschen schauen mit Kinderaugen. Niemki podglądały i przejmowały amerykański styl życia.
Przyjrzyjmy się działowi spożywczemu z samoobsługą. Wszystkie towary znajdują się w opakowaniach. Setki rodzajów konserw importowanych z Ameryki. Amerykanki częściej niż my gotują rzeczy z puszek. W dni powszednie posiłki jada się u nich w kuchni, by ułatwić gospodyni pracę. Na kolację podaje się hamburgery, czyli po niemiecku bifsztyki, chrupiące pieczywo, dużo owoców, mleko i kawę. Najważniejszym i najdroższym sprzętem jest lodówka, którą w Stanach ma każde gospodarstwo domowe. Amerykański styl życia popularny był także na wschodzie. Wielu ludzi przedostawało się ze wschodniej do zachodniej części miasta. Jak dla władców ze wschodniego Berlina i Moskwy zbyt wielu. W roku 1961 zamknęli więc granice ostatecznie. Zachodni alianci bezczynnie przyglądali się budowie muru. Im także rozdzielenie stref wpływów było na rękę. I dlatego doszło jedynie do widowiskowego ustawiania czołgów na granicy berlińskich sektorów. Byłem na punkcie kontrolnym Checkpoint Charlie. I wtedy naprzeciwko siebie stały czołgi, amerykańskie i radzieckie. Gdyby któryś wystrzelił jako pierwszy. Nie wiem, czy wynikłaby z tego wojna światowa, ale sytuacja była bardzo napięta. Amerykańska obecność wojskowa działała wówczas uspokajająco. Była balsamem dla duszy zachodnich Berlińczyków. Kennedy miał przepiękny garnitur, taki w intensywnie niebieskim kolorze. On do nas machał, a myśmy wiwatowały. Ludzie klaskali i krzyczeli, aż trudno uwierzyć, jakie to było piękne. A on wtedy powiedział, tak pięknie powiedział, jestem Berlińczykiem. Ludzie się ucieszyli, bo pomyśleli sobie, oni nas obronią, nic złego nam się już nie stanie. Wszyscy wolni ludzie, gdziekolwiek by nie byli, są obywatelami Berlina. I dlatego ja, obywatel wolnego świata, jestem dumny, że mogę powiedzieć, jestem Berlińczykiem. Na wschodzie, gdzie brakowało popularnych polityków, do akcji wkraczali inni bohaterowie. Związek Radziecki przysłał do NRD swych kosmonautów. Walentynę Tereszkową i Jurija Gagarina przyjmowano tam owacjami. Komentator filmowy uznał to za dowód głębokiej przyjaźni i sympatii dla ludzi radzieckich. Rolę reprezentacyjną i reklamową miały też spełniać instytucje kulturalne. W domach Ameryki Niemcy z RFN mogli zasięgać informacji o kraju nieograniczonych możliwości. Nastrojów antyamerykańskich w połowie lat 60. nikt się jeszcze nie spodziewał. Budynek przy placu Blichera, ów pomnik wolnej myśli, jest już dobrze znany Berlińczykom. Dzięki wielkiej ofiarności Amerykanów i ich ówczesnemu wysokiemu komisarzowi Johnowi McCloy 29 czerwca 1952 roku można było wmurować kamień węgielny pod budowę tego centrum kulturalnego w Berlinie. Ale gdy w roku 1968 studenci zaprotestowali przeciwko wojnie wietnamskiej, również domy Ameryki stały się miejscami zamieszek. Na świętym wizerunku Ameryki po raz pierwszy od 20 lat pojawiły się szkaradne rysy. Widywałem transparenty z napisem Ami go home, ale nigdy mnie to nie niepokoiło. Trzymałem się z dala od demonstracji. Uważałem, że były chyba naprawdę dobrze zorganizowane, ale nie sądzę, żeby większość Niemców była przeciwko nam.
Wymiana kulturalna na wschodzie. Braterskimi pocałunkami tuszowano fakt, że politycy NRD przez dziesiątki lat byli wykonawcami poleceń z Moskwy. Demonstracje przyjaźni były stałym, wciąż powracającym rytuałem. I to nie tylko dla ludzi władzy. Ceremonialny urok takich spotkań mogli poznać również zwykli obywatele NRD, spędzający urlop w Związku Radzieckim. Każda wycieczka ze Związku Radzieckiego musiała wziąć udział w spotkaniu z obywatelami NRD. Podobnie na wszystkich wycieczkach do Związku Radzieckiego, które współorganizowałem, odbywały się wieczorem takie spotkania. A wycieczki były różne, bo rozmaite masowe organizacje i poszczególne partie organizowały tak zwane podróże przyjaźni do Związku Radzieckiego. Czasami przyjaźnie niemiecko-radzieckie powstawały naprawdę, niezależnie od tego, co mówiono do kamery telewizji NRD. Zostaliśmy we czterech wyróżnieni i teraz jedziemy do Związku Radzieckiego. Jedziemy z dużymi oczekiwaniami, żeby po raz pierwszy na własne oczy zobaczyć Związek Radziecki i poznać tamtejszych ludzi. W Związku Radzieckim dane mi było przebywać za młodu. Miałem wtedy 19 lat i nie byłem tam z własnej woli. A dzisiaj, w ramach Tygodnia Przyjaźni, jadę tam właśnie jako przyjaciel. Szczególnie interesuje mnie to, o czym tyle mówi się u nas w szkole. Radzieckie miasta. Teraz będę mogła osobiście poznać tam ludzi i wyrobić sobie własny pogląd. Szkoły organizowały symboliczne wręczanie prezentów Armii Radzieckiej, a także kontakty korespondencyjne z młodzieżą Związku Radzieckiego. Przeważnie było to jednak tylko wypełnianie obowiązku. Mieliśmy po 14 lat. Wstępowaliśmy do FDJ i równocześnie do Towarzystwa Przyjaźni Niemiecko-Radzieckiej. Automatycznie. W ogóle się nad tym nie zastanawiając. Mimo, że co trzeci albo i co drugi obywatel NRD należał do tego towarzystwa, prawdziwe przyjaźnie miały prawdopodobnie miejsce tylko prywatnie. Oczywiście było to dla mnie sporym rozczarowaniem. NRD stacjonowało stale ponad 500 tysięcy żołnierzy Armii Radzieckiej wraz z rodzinami. Oficjalnie byli towarzyszami broni, ale po cichu uważano ich za okupantów. Miały nawet miejsce napady, lecz ich liczba pozostaje nieznana, ponieważ w tamtej epoce starannie to ukrywano. Większość żołnierzy radzieckich żyła w braterskim kraju w całkowitej izolacji. Kontakty z miejscową ludnością były zakazane. I nawet jeśli w telewizji pokazywano zadbane koszary, to w rzeczywistości przypominały one raczej więzienia. W odpowiedzi na rozlokowanie w NRD nowoczesnych rakiet radzieckich na początku lat 80. dozbroiło się również NATO. Jednakże wielu Niemców liczyło już wtedy na odprężenie. Pacyfiści w RFN chcieli rozbrojenia, a nie dozbrojenia. Dotychczasowy stereotyp złego Rosjanina i obrońców z Ameryki dla wielu przestał być aktualny. I gdy w 1989 roku Michaił Gorbaczow z małżonką przybył do RFN, zimnowojenne uprzedzenia znikły ostatecznie. Od czasów Johna Kennedy'ego żaden oficjalny gość nie spotkał się z taką owacją. Gorbaczow reprezentował otwarcie się ZSRR, reprezentował demokrację, odprężenie i rozbrojenie. Ta nowa linia była dla władz NRD kłopotliwa. O glasnosti i pierestrojce ludzie ci nie chcieli słyszeć. W kinach wycofywano z repertuaru nowe radzieckie filmy. Zakazano też kolportażu niektórych radzieckich czasopism.
Nerdowscy opozycjoniści mieli nadzieję, że na wschodzie dojdzie do głębokich przemian. Zrobiło się naprawdę ciekawie, gdy pojawiły się te problemy w stosunkach NRD z ZSRR, a Związek Radziecki nagle stał się dla nas interesujący jako kraj, w którym coś się zmienia. Zaczęły się też pojawiać coraz lepsze filmy. Sama widziałam parę bardzo dobrych. Kina były pełne, nie można było dostać biletów. A było to już w latach 86-87. W roku 1988, gdy w NRD zakazano sprzedaży Sputnika, przychodziło do nas wielu ludzi. Wielu też pisało z pytaniem, co się dzieje. Chcieli wiedzieć, dlaczego mimo oficjalnej przyjaźni w bratni NRD zakazuje się sprzedaży radzieckiego czasopisma. Było to bardzo kłopotliwe pytanie. Z ponurymi minami Erich Honecker i Michał Gorbaczow raz jeszcze w październiku 1989 roku demonstrowali jedność. A ta 40. rocznica okazała się ostatnią. Lecz wciąż obawiano się, że stacjonujące w NRD wojska radzieckie mogą znów przy użyciu broni utrzymać przy władzy komunistów z SED. 5 lat później u stóp radzieckiego pomnika w Treptow żegnano ostatnie rosyjskie oddziały. Żołnierze, nielubiani tu w czasach NRD, opuszczali Niemcy, jadąc ku niepewnej przyszłości. Prawdziwego żalu rozstania było tu niewiele. Na pytanie, czy jest im trochę smutno, jeden z żołnierzy odpowiedział, że co prawda zdążyli się przyzwyczaić, ale w domu będzie im lepiej. A wielu odbierało to jako pożegnanie drugiej klasy. Czułem pewien niedosyt zadowolenia. W końcu w obronie wolności narodu niemieckiego na niemieckiej ziemi poległo 120 tysięcy naszych żołnierzy. Również amerykańscy żołnierze opuścili swą małą Amerykę nad Szprewą. Stacjonowały ich tu cały czas tysiące. Niemcy, a szczególnie Berlin, były dla nich ulubionym miejscem stacjonowania i dlatego dla większości żołnierzy pożegnanie nie było łatwe. Ale tęsknoty odczuwali też Berlińczycy. Mogliby jeszcze trochę zostać. To było miłe, że tu byli. W końcu chronili nas trochę. Dlatego ich lubię. Zawsze ich bardzo lubiłam. Tekst polski Marek Trenkler. Opracowanie i udźwiękowienie Telewizja Polska SA, oddział w Szczecinie. Czytała Anna Hajdukiewicz.